Początek roku był ciepły, a z kolejnymi miesiącami może być naprawdę gorąco. Rozpoczął się rok wyborczy i wyścig o to, kto w październiku lub listopadzie weźmie Sejm. W tym wyścigu szczególne miejsce może przypaść województwu śląskiemu. Kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w Polsce. To chcę to Państwu powiedzieć, że my o Śląsku nie zapominamy. Dzień później ten warunek nie został spełniony, bo PiS straciło większość w sejmiku województwa śląskiego. Dziś politycy na szczycie koalicji rządzącej atakują się nawzajem. Prawo i Sprawiedliwość uderza też w Donalda Tuska, między innymi przypominając podniesienie wieku emerytalnego. Jak wyglądała praca w czasach rządów pana Donalda Tuska? Rekordowe na owe czasy bezrobocie. Blisko 14,5%. To ponad 2 300 tysięcy ludzi bez pracy. I co to była za praca? Bardzo często 5 zł za godzinę. A Donald Tusk piłeczkę odbija między innymi na TikToku, odpowiadając szalejącą inflacją. Przez wiele miesięcy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradł nas w ten sposób. Wyjątkowo bezczelnie. Śląskie pole walki politycznej koncentruje się wokół górnictwa i zawartej umowy społecznej. Zawartej, choć na razie nie wiadomo, czy zostanie ona zrealizowana. Ale jeśli tak się stanie, związkom zawodowym będzie bliżej do PiS-u niż opozycji. Każdy będzie głosował jak uważa, ale patrząc branżowo na zbliżające się wybory, to jeżeli pewne rzeczy zostaną, tak jak powiedziałem, zaklepane, czyli umowa społeczna, te inwestycje i będzie to rzeczywiście funkcjonowało przez 29 lat, no to tak jak powiedziałem, patrząc na innych, no to powinni górnicy, powiedzmy tak, w sumieniu się to rozpatrzyć i zagłosować za Prawem i Sprawiedliwością. Nadal nie wiadomo jednak, jak będą wyglądały listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Czy Platforma Obywatelska pójdzie ręka w rękę z Lewicą, a może i ugrupowaniem Szymona Hołowni, a także czy Prawo i Sprawiedliwość utrzyma sojusz z Solidarną Polską. Nasz przewodniczący Donald Tusk zapowiedział, że dał tak zwanym naszym wspólnym ewentualnym koalicjantom czas do końca grudnia na zeszłego roku na podjęcie decyzji, czy pójdziemy razem, czy też pójdziemy osobno. Na dzień dzisiejszy takie decyzje ze strony naszych ewentualnych koalicjantów nie zapadły, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie, w najbliższych może 2 miesiącach takie decyzje zapadną. I o ile polityczne trzęsienie ziemi w województwie śląskim, które miało miejsce w listopadzie, może przyprawiać Prawo i Sprawiedliwość o zawroty głowy, to może się okazać, że w wyborach nie będzie to miało większego wpływu na ich wynik. Wydarzenia ze Śląska sprzed kilku tygodni są ważne. Ważne dla mieszkańców regionu, dla układu sił politycznych w naszym województwie. Ale do jesieni jeszcze wiele faktów przed nami i te wydarzenia sprzed kilku tygodni mogą zostać przykryte. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędą się wybory parlamentarne. Możliwe daty to 3 ostatnie niedziele w październiku lub 1 niedziela listopada.